Ptaki występujące w Polsce zimą. Zima to wyjątkowy czas, który cieszy obserwatorów ptaków w Polsce. Mimo niskich temperatur, wiele gatunków ptaków pozostaje w kraju, a niektóre nawet przylatują z innych regionów. Oto niektóre z nich. Sikorki. Sikorka bogatka i Sikorka modra to dwa z najbardziej znanych gatunków. Są małe, żywo ubarwione i często widywane w ogrodach. Sikorki są niezwykle aktywne i często można je zobaczyć w grupach, szczególnie wokół karmników. Kowaliki. Te małe ptaki z charakterystycznym długim i cienkim dziobem są mistrzami w wspinaczce po drzewach. Ich unikalna zdolność dochodzenia do góry nogami po pniach czyni je fascynującymi do obserwacji. Wróble są jednymi z najbardziej powszechnych ptaków w Polsce. Mimo że często są uznawane za ptaki miejskie, można je również spotkać na wsiach. Są towarzyskie i często gromadzą się w dużych grupach. Dzięcioły. Są łatwo rozpoznawalne dzięki ich wyjątkowemu sposobowi zdobywania pożywienia. Stukaniu w drzewa. Dzięcioły, takie jak dzięcioł duży i dzięcioł zielony, są ważne w całym ekosystemie, ponieważ pomagają w kontroli populacji owadów. Kosy. Te czarne ptaki z charakterystycznym pomarańczowym dziobem są często słyszane, zanim zostaną zauważone dzięki ich melodyjnemu śpiewowi. Jemiołuszki. Te piękne ptaki można łatwo rozpoznać po czerwonych plamkach na skrzydłach. Jemiołuszki są często związane z jemiołą, ich ulubionym pożywieniem. Jak dokarmiać ptaki zimą? Dokarmianie ptaków zimą jest ważne, ponieważ w tym czasie naturalne źródła pożywienia są ograniczone. Oto kilka zalecanych rodzajów pożywienia, które możesz stosować do dokarmiania ptaków: nasiona słonecznika. Są to jedne z najlepszych nasion do dokarmiania ptaków. Bogate w tłuszcze i oleje, które są ważne w utrzymaniu energii ptaków zimą. Nasiona słonecznika są szczególnie lubiane przez sikorki, dzwońce, kosy i wiele innych gatunków. Proso i inne ziarna. Małe ziarna, takie jak proso, są doskonałym pokarmem mniejszych ptaków. Są łatwe do zjedzenia i przyciągają różnorodne gatunki. Orzechy. Nieprażone, niesolone orzechy takie jak orzechy włoskie, laskowe czy migdały są świetnym źródłem tłuszczu i białka. Orzechy należy jednak podawać w małych ilościach, najlepiej pokruszone. Tłuszcz. Smalec lub tłuszcz roślinny można mieszać z ziarnami, tworząc tak zwane kule tłuszczowe. Takie mieszanki dostarczają energii i są szczególnie ważne w okresach bardzo niskich temperatur. Suszone owoce, rodzynki, suszone jabłka czy śliwki mogą być dobrym źródłem dodatkowych składników odżywczych, ale należy je podawać w umiarkowanych ilościach. Pokarm dostępny w sklepach. Można również kupić gotowe mieszanki pokarmu, które są specjalnie przygotowane do dokarmiania i zawierają zbilansowaną mieszankę nasion, ziaren i innych składników. Pamiętaj o kilku ważnych zasadach. Unikaj podawania chleba, ponieważ nie dostarcza on odpowiednich składników odżywczych i może szkodzić ptakom. Zwróć uwagę na to, by podawane pożywienie było świeże i nie zawierało soli. Regularnie czyść karmniki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. Dokarmianie ptaków jest nie tylko pomocą, ale również wspaniałą okazją do obserwacji tych pięknych stworzeń. Jak pomagać ptakom przezimować? Zima to trudny czas. Krótkie dni i brak dostępu do naturalnych źródeł pożywienia mogą sprawić, że przetrwanie ptaków staje się wyzwaniem. Oto kilka wskazówek, jak możemy im pomóc. Dokarmianie. Jest to jedna z najważniejszych form pomocy. Idealnie jest używać mieszanki nasion, które zawierają różnorodne składniki odżywcze. Do najpopularniejszych należą nasiona słonecznika. Proso i owies. Ważne jest, aby unikać nasion, które mogą spuchnąć w żołądkach ptaków jak ryż czy makaron. Karmniki. Powinny być umieszczane w miejscach łatwo dostępnych ptakom, ale jednocześnie w miejscach chroniących je przed drapieżnikami, takimi jak koty. Dobrze jest również umieścić je w miejscach, które umożliwiają obserwację ptaków z domu, co jest wspaniałą formą edukacji dzieci. Woda. Dostęp do wody jest równie ważny jak dostęp do pożywienia. Należy regularnie wymieniać wodę w miseczkach, aby zapobiegać zamarzaniu, a także utrzymywać je w czystości. Ochrona przed zimnem. Oprócz karmników można zawieszać w ogrodzie budki lęgowe, które służą ptakom jako schronienie przed zimnem i wiatrem. Edukacja. Uczymy dzieci, jak ważna jest opieka nad ptakami zimą. Wspólne dokarmianie ptaków może być wspaniałą lekcją przyrody i okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Opieka nad ptakami zimą to wspaniały sposób na uczenie dzieci szacunku do natury oraz budowanie świadomości ekologicznej. Jest to również okazja do obserwacji i nauki o różnych gatunkach ptaków, co może być fascynującym doświadczeniem całej rodziny.